Moi kochani, witam Was bardzo, bardzo gorąco i zapraszam Was na kolejną część, czyli kontynuację Q&A, czyli Waszych pytań, czyli Wy zadajcie pytania, ja odpowiadam. No i dobra, i szybciutko, jeżeli jesteście ciekawe, jak odpowiem na Wasze oczywiście pytania, to zapraszam do oglądania. Kolejne pytanie, nie będę mówić znowu tutaj cyferki, ale u mnie jest to 70. Po prostu brzmi, czy początki nagrywania były trudne? Wiecie co, kochani, czy początki były trudne? Jeżeli chodzi o nagrywanie, samo nagrywanie może z tym nie miałam mega, mega problemu. Największy problem, jaki ja miałam na swojej drodze z nagrywaniem, to było obrabianie, znajdywanie tych programów, to była dla mnie czarna magia. Po prostu nie wiedziałam kompletnie, jak szukać te programy, jak obrabiać Wam te filmy, jak to w ogóle robić, jak dodać nie wiem, napis jakiś, to był w ogóle kosmos totalny. Także jak ja oglądałam inne youtuberki i ja mówię, Boże, jak one to zrobiły, gdzie to się robi? Także bardzo dużo czasu poświęciłam naprawdę na to, żeby jakoś to wszystko wygrzebać sama. Byłam samouczkiem, nikt mi nie pomagał, nie doradzał, nic, po prostu sama się uczyłam. Także początki chyba wszystkiego są raczej trudne, także no nic nie dziwnego. Kolejne pytanie, czy przejmujesz się hejterami? Moi drodzy, oczywiście, że się nie przejmuję. Mało tego, ja na co dzień nie przejmuję się osobami, ja na co dzień nie przejmuję się takimi rzeczami, czymś, że ktoś mi gdzieś coś powie nie tak, że ktoś mi gdzieś tam odepnie na odcisk. Nie, po prostu jak Kuba Bogu, tak Bóg kupie. Jeżeli ktoś zrobi krzywdę moim dzieciom, no to wydubię, jak to się mówi przysłowiowo, wydrapię oczy. Jeżeli ktoś obrazi moją rodzinę, czy to wiecie, czy to tutaj, czy to Fabiana, czy moje dzieci również, o ile oczywiście to będzie nieobiektywne. No a jeżeli coś powie ktoś na moją rodzinę, w sensie, wiecie, brat, mama, tata, to nie daj Boże, nie daj Boże. Także czy przyjmuje się? Nie, nie przyjmuje się, kompletnie się nie przyjmuje. Nawet staram się wchodzić w dyskusję, tłumaczyć jakoś coś, jeżeli się da, bo każdy jest tylko człowiekiem i nawet taki hejter też gdzieś tam ma swoje uczucia. No tylko po prostu jest tak zaślepiony tym hejtem, wiecie, tą taką chęcią komuś do walenia, że chyba po prostu, wiecie, że nie zauważa tego, co jest naprawdę dobre i to dobro przelatuje mu przed nosem i oczami. Także nie przejmuje się kompletnie takimi osobami, kompletnie. Dobra, chciałam powiedzieć fakt o mnie, bo nagrywałam Wam fakty. Kolejne pytanie. Ulubiona firma kosmetyczna. Coś kiedyś już było. Ulubiona firma kosmetyczna. Jest kilka, nie mam jednej. Jest kilka, jest to na pewno Maybelline, Rimmel, jest to na pewno Moi, jest to na pewno Sleek, Urban Decay, Benefit. Nie, i Saint Laurent to nie, bo tu mam takie pojedyncze sztuki, więc tego nie wymienię. I co jeszcze? No i powiedziałabym polskie też jakieś, na przykład Vivo, Bielenda, Perfecta, Lovely, no sporo też nie znam, sporo nie mam, wiecie, jakoś tak nie ogarniam jeszcze wszystkiego, ale jest tego trochę, no jest tego trochę. Ale taka jedna, no oczywiście jeszcze The Body Shop, bo to też kosmetyczna, bo pielęgnacyjna, Soap and Glory, dużo jest tego, mnóstwo jest tego. Także jednej nie wymienię. Kolejne pytanie, ulubiona marka ubraniowa. Ja nie ubieram się markowo, wiecie, moja ulubiona marka ciuchowa to jest TSE. Kolejne pytanie, czy lubisz nagrywać? Kochane, kochani moi, uwielbiam nagrywać. Uwielbiam, to się stało częścią mojego życia. Od ponad pół roku nie wyobrażam sobie, by miało się coś takiego teraz stać, że miałabym przestać nagrywać. Ja po prostu sobie tego nie wyobrażam. Ja chyba bym już nawet rozstawiała sprzęt, nagrywała, nie wgrywając. No, bez kitu. Po prostu uwielbiam nagrywać, uwielbiam do Was mówić, uwielbiam Wam coś opowiadać, uwielbiam, jak mogę coś powiedzieć, z czego Wy jeszcze, jak się czymś zainspirujecie, nie wiem, polecać Wam coś, co naprawdę jest godne polecenia, a nie jest godne polecenia dlatego, bo nade mną stoi sponsor, który czeka na to, żebym tylko Wam coś wepchała. Nie, po prostu polecenie czegoś, na co ja wydaję swoje pieniążki, używam i czasami naprawdę po prostu używam to raz i mówię Wam, że to się nie nadaje, lub po prostu używam to nadal i Wam to polecam, więc uwielbiam nagrywać, uwielbiam. Kolejne pytanie, ile masz dzieci? Troje.
A z kotami to sześcioro. Trzy koty, mąż i dwójka dzieci. A tak poważnie to dwójkę dzieci mam. Pytanie kolejne. Ile masz lat? Jak to jeden z hejterów, czy hejterka, nie wiem, stwierdziła, mam 56 lat, także pewnie na tyle nie wyglądam, wiem, powiecie mi to. Tak poważnie to mam lat 36 i kończę to w niedzielę. No, także do niedzieli jeszcze mam 30, jeszcze mam takie 35 i 9. Także kończę 36 lat w niedzielę. Pytanie kolejne, skąd pochodzisz? Z Kołobrzegu, pochodzę z Kołobrzegu, to znaczy w ogóle urodziłam się w Połczynie Zdroju, więc tam się urodziłam, natomiast całe moje dzieciństwo spędziłam w Kołobrzegu. Jestem z Kołobrzegu. Kolejne pytanie, twoja ulubiona aktorka. Moja ulubiona aktorka, wiecie co, nie mam czegoś takiego. Nigdy nie miałam, że ktoś jest moją ulubioną. Jest kilka, które lubię, gdy występują w filmach. Bardzo lubiłam Meg Ryan, więc Meg Ryan wam na pewno mogę wymienić. Uwielbiam, jak gra w filmach. No i to chyba na razie tyle. Kolejne pytanie, co cię zaskoczyło w Anglii? No to wiecie co mnie zaskoczyło w Anglii? Najbardziej co mnie zaskoczyło w Anglii poza pogodą to Polacy, czyli po prostu mentalność Polaków. To zaskoczyło mnie najbardziej, że wydawało mi się, jak tu przyjechałam, bo już to tysiąc razy mówiłam, że wiecie, że Polak z Polakiem po prostu powinien sobie podać piątkę. Natomiast tutaj w Anglii, w Szkocji okazało się wręcz odwrotnie, że Polak Polakowi wilkiem. Dosłownie. Więc Polacy mnie zaskoczyli najbardziej. Dobrze. Kolejne pytanie. Mówisz płynnie po angielsku, czy czasem ci się coś myli? Czasem mówię płynnie po angielsku, bardziej mi się... Nie, no generalnie to nie mówię w ogóle płynnie. Płynnie to mówię tylko po polsku i to też mi ktoś zarzucił, że mówię niewyraźnie, więc przepraszam, że fafloczę. Ale nie mówię płynnie po angielsku, bardzo bym chciała, zazdroszczę tego moim dzieciom, oni po prostu płyną po angielsku, ja gdzieś tam jeszcze na tej deskorolce sobie popitalam za nimi. No. Pytanie kolejne, gdzie jedziesz w tym roku na wakacje? Na wakacje, jadę na wakacje. Jak to gdzie? No wy się pytacie, gdzie ja jadę? Do was jadę. No jadę w sierpniu po pierwsze do rodziców, do rodziny, do bliskich. No i oczywiście w tego samego pobytu planuję spotkanie z wami, spotkanie i poznanie się z innymi youtuberkami. Będzie Smash, będzie Malibu, będzie Karolcia jedna, być może będzie druga, może ktoś jeszcze będzie, o czym nie wiem. Coś mnie pewnie, znam życie, to mnie coś zaskoczy. Nie wiem, co dziewczyny planują, ale po prostu żyję już tymi wakacjami. Ja już jestem na wakacjach, bez kitu. Także jadę do domu rodzinnego, do Kołobrzegu. Także jeżeli któryś z was są z okolic Kołobrzegu, gdzieś Koszalin, Szczecin, Poznań nawet i tam nie wiem co jeszcze, to oczywiście dawać synka, czy ze Świnoujścia jesteście, mam brata w Świnoujściu, więc może tam też będę. Także pisać śmiało to śmiało i z chęcią się z którąś z was albo z wami spotkam. Więc to dalej. Kolejne pytanie, gdzie za granicą byłaś? To pytanie już padło, już mówiłam, byłam w Szwajcarii, w Austrii, w Niemczech, w Rosji, w NRD. Gdzie jeszcze byłam? Gdzie ja jeszcze byłam? Gdzie ja byłam? Brzydko bym powiedziała teraz, nie? Tupie byłaś, głodno widziałaś. Kurde, gdzie ja byłam? Gdzie jeszcze byłam? No chyba to takie wymieniłam, chyba najważniejsze. No i gdzie jeszcze byłam? Jesus. Dobra, chyba to. No i oczywiście Szkocja i teraz Anglia. Dalej. Kolejne pytanie. Czy dzieci mówią dobrze po angielsku? Moje dzieci wyśmienicie mówią po angielsku, czego im strasznie zazdroszczę. Bardzo szybko nauczyli się i chłoną języki jak gąbki po prostu, czego i naprawdę strasznie zazdroszczę. Kolejne pytanie. Najbardziej kompromitująca sytuacja w twoim życiu? Najbardziej kompromitująca sytuacja w twoim życiu. No to chyba najbardziej kompromitującą sytuacją i przeżyciem w moim życiu dziewczyny i chłopcy. Nie mężczyźni, nie wiem, jakaś średnia wiekowa, więc przepraszam. Także najbardziej kompromitująca mnie samą sytuacja w moim życiu to jest to, jak się po prostu posikałam, mając chyba lat 11 czy 10, nie wiem, chyba byłam w wieku mojej córci. Jechałam z moją mamą i chyba z wujkiem, nie jestem teraz przekonana. Mój tato wracał z delegacji i jechaliśmy na lotnisko go odebrać i po prostu musieliśmy wsiąść na ruchome schody. Ja wtedy, uwierzcie mi, wtedy pierwszy raz jechałam ruchomymi schodami i tak się zestresowałam,
tak się po prostu zdenerwowałam, taka byłam roztrzęsiona, że po prostu wskakując na pierwszy schodek, naprawdę posikałam się, po prostu się posikałam ze strachu. Pamiętam do dziś, miałam na sobie, pamiętam jakie miałam leginsy, miałam takie ciemne, czarne leginsy, w takie bardzo jaskrawe neonowe wzorki. Tak je chciałam założyć na przywitanie taty i musiałam po prostu jeszcze szybko lecieć z mamą i kupić jakieś spodnie, przyodzieć cokolwiek, no bo się posikałam. Więc to chyba najbardziej kompromitująca sytuacja w moim życiu, czy coś jeszcze. No i na pewno kompromitujące może być też, jak podepnę to, że wracając gdzieś tam z baletu, zdarzyło mi się właśnie idąc na przykład na obcasach już nad ranem, wiecie, zmęczona i gdzieś tam lekko trinknięta, a gdzieś tam wywinęłam orła, więc to też na pewno jest kompromitujące. No, więc to chyba tyle. Nie mam chyba takich kompromitujących sytuacji, jak sobie przypomnę, to Wam dopowiem. Kolejne pytanie. Czy dobrze czujesz się w Anglii? Tak i nie. Dobrze się czuję, bo żyje się łatwiej. Bardzo tylko szybko czas leci, to jest na minus. A dlaczego nie czuję się dobrze? Bo nie mam bliskich, rodziny i przyjaciół. Kolejne pytanie, czy masz rodzeństwo? Tak, mam brata o 5 lat młodszego, ma na imię Paweł i mieszka w Świnoujściu i jest mega przystojny. No, co możecie zobaczyć na Facebooku. Dobrze, kolejne pytanie, czy kiedyś w szkole bili cię linijką, czyli czy mnie bili? Mnie nie bili, ale bili moich dwóch kolegów, była to pani historyczka, nie pamiętam do dzisiaj jak się nazywa i może tym lepiej. Wyglądała po prostu jak jakieś monstrum. Była strasznie duża, strasznie wielka to była kobieta, naprawdę to była po prostu kobieta jak naprawdę facet w spódnicy. Przybiła takiego dwóch Pawłów, Pawła i Pawła. Zawsze dostawali po prostu po łapie, zawsze coś zrobili takiego, że musieli wystawić rękę i po prostu dostawali linijką po ręce. Także ja nie byłam bita, nie dostałam nigdy. No, moja ręka to chyba by się złamała pod tą linijką. Zawsze byłam szczupła. Kolejne pytanie, ile miałaś medali w szkole? Co? Nie wiem, kto to wymyślił, ale pozdrawiam cię serdecznie. Jak to? No jeden. Jeden za po prostu spóźnianie się na lekcje, za, nie wiem, za wagary. No, to miałam jeden taki normalny złoty, że ci mówię. Nie, no żartuję, nie miałam żadnego medalu, nigdy nie miałam żadnego medalu chyba. Nie pamiętam bynajmniej. Kolejne pytanie, czy zamierza Pani nagrywać do końca życia? Nie zamierzam nagrywać do końca życia, ponieważ zamierzam nagrywać do końca życia i jeden dzień dłużej. Tak jak Wielka Orkiestra Świątecznej do pomocy chciałam powiedzieć. Po prostu chciałabym nagrywać, na pewno nie do końca życia, wiadomo, z wiadomych przyczyn, no ale chciałabym nagrywać najdłużej, jak to będzie mi dane i tyle, na ile Wy mi oczywiście pozwolicie. Kolejne pytanie, ile czasu mam iPhone'a, czyli ile czasu ma Pani iPhone'a? Ojeju, wiecie co, iPhone jest ze mną, żeby Was nie skłamać, to pierwszego iPhone'a chyba dostałam, tak mi się wydaje, od Fabiana na kontrakt, był to chyba iPhone 4, od niego chyba zaczęłam, po iPhone 4 był chyba 4S wtedy, potem dostałam 5, znaczy dostałam, wymieniałam sobie co 2 lata, tak? Potem była 5, po 5 był... Nie żaden S. Po 5 była już 6. iPhone'a 5 jeszcze trzymam dla Oliwii. Także same widzicie. Mogę Wam kiedyś go pokazać, w jakim jest stanie. No i teraz mam iPhone'a 6. Teraz mam iPhone'a 6. No i będę się teraz na pewno czaić za rok na iPhone'a 7. Także na baka, bo tego ten 6 Edge, czy coś tam, albo 7, jeszcze nie wiem. Także długo. No odkąd mieszkam w Anglii, czyli to, licząc to już będzie 8 lat. Dobra, jaki ma Pani iPhone? Mam iPhone 6. Kolejne pytanie, czy Pani skończyła gimnazjum? Nie, kochana, nie skończyłam gimnazjum, bo jak ja chodziłam do szkoły, to była szkoła podstawowa od jednej klasy, od pierwszej klasy do ósmej. Po tej szkole podstawowej poszłam do liceum medycznego. Czyli chodziłam do liceum medycznego 4 lata, po liceum medycznym poszłam na studia zaoczne. Kolejne pytanie, czy ma Pani prawo jazdy? Nie mam prawa jazdy, niestety żałuję, ubolewam. Był moment, kiedy się zaczęłam uczyć do testów, ale jak się rozstałam ze moim mężem, to powiem Wam, że przerosłyby mnie opłaty za insurance, po prostu za ubezpieczenie. Nie dałabym rady sama utrzymać dwójki dzieci, domu, zwierząt, siebie, zobaczyć jeszcze się też z rodziną, czyli po prostu pozwolić sobie na wakacje i do tego jeszcze mieć auto i po prostu w nie tankować. No, musiałabym chyba je pchać. Także nie mam prawa jazdy, ale bardzo żałuję, że nie mam.
Pytanie kolejne. Mój ulubiony, znaczy twój ulubiony przedmiot w liceum. Moim ulubionym przedmiotem w liceum był język polski. To było w szkole podstawowej. Lubiłam bardzo biologię, ale to dlatego, że takie tabelki zawsze robiliśmy na biologii. Ja uwielbiałam robić tabelki, w ogóle uwielbiałam rozpisywać się na wszystkie tematy. Jak pisałam jakieś opowiadania, to byłam w tym najlepsza, bez kitu. Miałam najdłuższe opowiadania ze wszystkich. Nawet na maturze pamiętam, że jakoś tak to było, że wypisałam naprawdę wszystko, co było możliwe. Nie pamiętam teraz kompletnie, nie pamiętam kompletnie jeszcze, jaki temat wybrałam na maturze, ale wiem, że się tak rozpisałam, że po prostu mój nauczyciel od polskiego był zdziwiony, bo ja dobierałam te kartki takie, co tam, wiecie, jedne dostawałyście, a później musiałyście dobierać i podpisywać. I pieczętował wam tam ktoś, że wzięłyście. Więc ja chyba z trzy takie kartki miałam, no, tak się rozpisałam. Także język polski... W sumie język polski najbardziej. No i WF. I muzyka oczywiście, jak śpiewanie było. Dobrze, kolejne pytanie. Kosmetyk, jaki zawsze musi być obecny w twojej kosmetyczce? Mogę się obejść bez kremu BB, mogę się obejść bez podkładu, niekoniecznie puder, rzadko, bardzo rzadko, Jezu, nawet można powiedzieć, że prawie wcale nie używam pudrów. Nie wiem dlaczego, nie lubię po prostu przypudrowanej twarzy. Lubię gdzieś tam połysk na twarzy. Tuż do rzęs. Pomadka albo jakieś masełko, w ogóle balsam do ust, w ogóle coś do ust, krem nawilżający koniecznie, jakiś krem nawilżający, balsam do twarzy, cokolwiek. I co jeszcze? I ostatnio, odkąd używam paznokci, muszę mieć w kosmetyczce, w torebce, gdziekolwiek, muszę mieć klej. Muszę mieć klej z Elegant Touch do paznokci, które mam. Więc to są te rzeczy. Kolejne pytanie, czekajcie, ile mam jeszcze czasu. Dobra, jeszcze mam trochę czasu, tu też widzę, że niezbyt dużo zajęło, więc lecimy dalej. I lecimy dalej. Moje ulubione owoce, warzywa. To tak jak już powiedziałam wam w faktach o mnie. Jeżeli chodzi o warzywa, to generalnie chyba lubię wszystko. Lubię buraczki czerwone, lubię ogórka, lubię pomidora, lubię pieczarki, lubię sałatę, paprykę, cebulę, czosnek. Ja lubię wszystkie warzywa, uwielbiam marchewkę, uwielbiam marchewkę. Wszystko lubię. Jeżeli chodzi o owoce, lubię jabłka, lubię banany, lubię truskawki, ale kocham arbuza. Więc to tak. Dalej, kolejne pytanie. Jak to robisz, że tak często chcesz dla nas nagrywać? Jak to robię? Po prostu to się dzieje. Ja się nad tym już nie zastanawiam. Na początku to było tak, że jakoś rozplanowywałam sobie, jak mam nagrać. Teraz po prostu... Mam jakąś manię, jak tylko mam wolną chwilę, to po prostu mam ochotę rozłożyć sprzęt i wam nagrywać. To tak weszło mi w krew, że tak strasznie chcę się każdego dnia z wami czymś podzielić, coś do was powiedzieć, że ja po prostu się duszę, jak na przykład jest dzień taki bez nagrywania, naprawdę, czyli na przykład niedziela. No nawet w niedzielę ostatnią miałam nie nagrywać, a nagrałam wam vloga. No więc jak to robisz, że tak często chcesz dla nas nagrywać? Po prostu was uwielbiam i mam takie poczucie, że po prostu chcę. I tyle, siadam i nagrywam. Kolejne pytanie. Twój sposób na udany dzień. Mój sposób na udany dzień. No teraz jak na razie ostatnie dni to mam udane dzięki wam. Po prostu dzięki kartkom od was, dzięki tym wszystkim miłym słowom od was, budującym, motywującym, w ogóle takim otwartym, szczerym, życzliwym. Nie wiem, że dostrzegacie we mnie jakieś takie rzeczy, które ja sama w sobie widziałam, natomiast niekiedy po prostu ktoś, kto był naprawdę blisko mnie, tego nie dostrzegał albo nie chciał dostrzegać. Nie wiem, po prostu sposobem na udany dzień jesteście teraz wy, ale tak ogólnikowo to uśmiech. Ja myślę, że uśmiech. Ja strasznie dużo się uśmiecham, idę i się szczerze po prostu do wszystkich, mówię do wszystkich haja. Naprawdę, ja jestem taką osobą, że mogłabym się po prostu do wszystkich uśmiechać. Wiem, że nie każdy odwzajemnia ten uśmiech, ale ja myślę, że uśmiech, dziewczyny i chłopaki. Naprawdę, uśmiech to jest taki... No nie wiem, nawet mam w łazience taką plakietkę z sentencją, że najlepszym, jak tam jest, poczekajcie, że najlepszym kostiumem czy strojem kobiety jest jej uśmiech. I ja się z tym zgadzam i się pod tym podpisuję. Także mój sposób na udany dzień, dziewczyny, kawa i uśmiech, po prostu pozytywne nastawienie do wszystkiego. Kolejne pytanie, jak dbasz o figurę? Jak dbam o figurę, moi drodzy? Chałwa przynajmniej z 2 razy w tygodniu, mleczko skondensowane, słodzone przynajmniej z 2 razy, 3 razy w tygodniu, pizza, fast food, nie wiem, wszystko z serem, ser, który się ciągnie, jest roztopiony, uwielbiam. No, majonez, to jest moja dieta cud. A poważnie, nie dbam o figurę, to znaczy dbam o ciało, w sensie...
ale o figurę kompletnie nie dbam. To znaczy, to nie jest tak, że wiecie, no nie dbam, bo mam je gdzieś. No nie, jeżeli przychodzi wiosna i chce mi się poćwiczyć, to ćwiczę, ale absolutnie nie mam czegoś takiego, że żyję zdrowym stylem życia, tak jak teraz większość. Mam manię na te fitnessy, streetnessy. Chodziłam jakiś czas temu na zumbę i gdyby tutaj koło mnie była zumba, chodziłabym na zumbę, ale to nie dlatego, żeby rzeźbić ciało, tylko to był naprawdę dla mnie świetny relaks, świetna muzyka. Przy tej muzyce czułam się po prostu jak ryba w wodzie i po prostu naprawdę, także strasznie mnie ściska, że Monisia właśnie prowadzi zumbę i mnie tam nie ma. Ja wiem, że po prostu byłabym na każdej zumbie, jaką ona prowadzi, także no, na zumbę bym chodziła, także to byłby jeden sposób, a tak to nie dbam o figurę, naprawdę dziewczyny i chłopaki, nie dbam o figurę, no wybaczcie mi, po prostu taką mam przemianę materii, póki taką mam, to się nią cieszę i z niej korzystam i niczego sobie nie odmawiam. Kolejne pytanie, co uważasz o wykształceniu w tych czasach, czy jest niezbędne do osiągnięcia celu zawodowego? Podobne pytanie już chyba na takie odpowiadałam. Teraz uważam, że wykształcenie jest wymagane, natomiast ja nie uważam, że jest potrzebne. Bez wykształcenia również można podjąć pracę. Niekiedy nawet można otworzyć własny biznes, do tego nie jest wam potrzebne wykształcenie, wystarczy wam po prostu wiedza na dany temat. Także tak ja uważam. Także no ja bym teraz już na pewno nie podjęła się studiów i moje dzieci nie będę wysyłała na studia, także raczej jakiś fach, objąć sobie jakiś zawód i heja do przodu. Ostatnie chyba pytanie, bo już trochę czasu będzie. Czego najbardziej w sobie nie lubisz i nad czym pracujesz? Wygląd, charakter. Czego ja w sobie nie lubię? Jeżeli chodzi o wygląd, wielu rzeczy nie lubię. Nie lubię tego, że mam bardzo, zobaczcie, mam bardzo długie i chude, strasznie chude ręce i dłonie, bardzo kościste dłonie, tak zwane kurze łapki. Tego w sobie nie lubię. Nie lubię w sobie nosa, uważam, że mam za bardzo szpiczasty, za szczupłą mam twarz i przytyć na twarzy nie da się po prostu. Nie lubię w sobie tego, że mam czasami nogi za długie i w wielu sytuacjach naprawdę mi czasami przeszkadzają, więc nogi długie, to, że są chude, nie lubię w sobie, że nie mam po prostu, znaczy może wiecie, mam jędrną pupę, natomiast wkurza mnie, że mam taki płaski ten tyłek, że nie mam takiego wypukłego. Co jeszcze w sobie mnie wkurza, jeśli chodzi o wygląd? To wam powiedziałam. Zęby denerwuje mnie, że mam taki ten jeden kiełek, no i niestety to powoduje, że mam kompleks w uśmiechaniu się, dlatego najczęściej lecą dzióbki, bo ząbek mi do tego niepotrzebny. A propos nosa, właśnie nie skończyłam, że jest taki szczupły, rzadko kiedy lubię swój profil, to jest kolejny kompleks, także tego nie lubię w sobie. A jeżeli chodzi o charakter, czego nie lubię? No na pewno złe jest, że jestem uparta jak osioł, ale czy tego nie lubię, to tego nie powiem, bo dzięki temu po prostu no stawiam na swoim i nie tracę przez to. Życie tak zweryfikowało, że naprawdę bardzo się cieszę, że byłam uparta w bardzo wielu sytuacjach swojego życia, więc ta upartość akurat nie zawsze mi wychodzi na złe. Także jeżeli chodzi o charakter, to upartość. Czego jeszcze w sobie nie lubię? Czego jeszcze w sobie nie lubię, jeżeli chodzi o charakter? No na pewno to, że jestem uparta. Zawzięta jakaś taka, ale czy wiecie co, czy mi to przeszkadza? Nie, już się nauczyłam z tym żyć i nauczyłam się, że to jest mi potrzebne do tego, żeby po prostu się nie dać, po prostu żeby się nie dać, żeby być twardym, a nie miękkim, jak ja to mówię. Także generalnie nie ma rzeczy, które mnie tak strasznie we mnie denerwują, jeżeli chodzi o charakter, no bo dzięki temu jaka jestem, no to jestem tu, gdzie jestem, no. No, kiedyś byłam na przykład, kiedyś byłam bardzo naiwna, kiedyś ufałam każdemu po prostu na dzień dobry, teraz jestem taka trochę przyzorna i trochę muszę poznać osobę, żeby gdzieś tam poczuć, czy mogę ufać, czy nie. A kiedyś zawierzałam i przez to dostawałam bardzo dużo po dupie. Naprawdę bardzo wiele tak zwanych przyjaciółek, życie mi zweryfikowało do minimum. A wszystkie były takie wspaniałe, a zwłaszcza wtedy, kiedy pożyczało się ciuchy, kiedy pożyczało się kosmetyki, kiedy się je malowało. Nie wiem, kiedy się im coś pożyczało, albo kiedy na przykład mogłam pożyczyć im pieniądze, jak miałam taką okoliczność. Wtedy byłam przyjaciółką. Natomiast wtedy, kiedy naprawdę ich potrzebowałam, to ich nie było. No, także życie bardzo wiele zweryfikowało we mnie cech i te cechy, które posiadam, to po prostu
No, jestem bardzo też wymagającą osobą. To może trochę bym chciała zmienić, ale nie umiem. To też z racji tego, co przeszłam. Po prostu nie umiem pewnych rzeczy zmienić, ale to mi się wydaje, że nie umiem ich zmienić tylko odnośnie męża, bo to są rzeczy, które z nim przeszłam i tego nie umiem z siebie wyrzucić. Natomiast myślę, że gdybym się z kimś nowym związała, to raczej by te rzeczy nie miały absolutnie miejsca. Myślę, że umiałabym je po prostu wprowadzić w życie, czego nie umiem zrobić teraz. Więc to są rzeczy, które bym chciała zmienić. Chciałabym tak jakby na nowo umieć stanąć na nogi, ale tak się nie da. Dobrze, więc to było to. No i może ostatnie pytanie. Gdybyś wygrała w Totka, jakbyś zarządziła pieniędzmi? Poczekajcie, oddzielę sobie tylko. Pozwólcie, że sobie oddzielę. Dziękuję. Angela, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Nie wiem, czemu pokazałam tak. Peace w ogóle. Czekajcie. To do mnie właśnie pisze. Kochana, serdecznie cię pozdrawiam i całuję jeszcze raz. Jeszcze raz dziękuję ci po prostu za zdjęcia, bo w ogóle pokazywałam właśnie Angeli, że zdjęcia mam. Także no. Także pokazywałam w filmiku. Dobra, nieważne, nie wiem, co to mówię. Także gdybyś wygrała w Totka, jakbyś zarządziła pieniędzmi? Jeżeli ja bym wygrała w Totka, na pewno pojechałabym do Paryża. To jest pierwsza chyba rzecz, o ile nie wyprzedziłoby tego wyjazdu chęć zrobienia operacji. Tak, ja myślę, że pierwszą rzeczą zrobiłabym operację plastyczną piersi na 1000% i nikt by mnie od tego nie odwiódł. Kolejna rzecz, zabrałabym moich rodziców na wycieczkę dookoła świata. Po prostu zabrałabym ich tam, gdzie chcieliby tylko pojechać. I na pewno zapewniłabym im byt taki, żeby po prostu tato nie musiał pracować, żeby mógł odpocząć, poświęcić się trochę jeszcze mamie, spędzić więcej czasu ze sobą, bo całe dnie w pracy, my tutaj z taksówkarzem, to naprawdę ja widzę sama po sobie, że życie przylatuje koło nosa i tak na dobrą sprawę w pogoni za pieniądzem i za jakimś dobrobytem, czy w Polsce dobrobyt, to znaczy wiecie, od pierwszego do ostatniego lub od pierwszego do pierwszego. Więc na pewno zapewniłabym im jakiś taką, wiecie, taki spokój na stare lata, jak ja to mówię, czyli żeby mi tato nie musiał pracować, żeby naprawdę mógł odpoczywać, siedzieć w domu i sobie tylko gdzieś jeździć. Więc to. Kolejna rzecz, na pewno wsparłabym jakieś schorowane dzieciaczki. Po prostu wpłaciłabym gdzieś na jakieś aukcje, na jakieś. Ja bym po prostu charytatywnie bym gdzieś przelała jakąś tam kwotę pieniążków na różne, w różne miejsca, w różne strony. Co jeszcze? No i wykupiłabym lot tym balonem, no, Fabianowi. No, to jeszcze bym to zrobiła. A niech leci. Niech leci. No. Bo chyba chciałby tą taką paralotnią, czy tam tym balonem, czy jak się to tam zwie. Więc na pewno to bym mu zapewniła. No i co? No i pewnie co? To trzeba bym wam robić rozdania pewnie przynajmniej raz w tygodniu. Na pewno bym wtedy starała się wam zapewniać jakieś lepsze nagrody niż dotychczas. No, ale myślę, że raczej by mnie to nie zmieniło. Naprawdę, ja wiem, że wszyscy tak mówią, ale ja w życiu byłam w różnych sytuacjach. I na dole, i u góry, jak to się mówi, w sensie byłam i na wozie, i pod. I mnie to nie zmieniło, mnie to tylko wzmocniło i sprawiło, że nie jestem tak ufną osobą i nie jestem tak naiwną już osobą, jak byłam kiedyś. Jeszcze mi się zdarza, ale już znacznie mniej. Jestem strasznie przezorna i strasznie ostrożna. Także cóż, bardzo wam dziękuję, to był Q&A, kontynuacja, nie wiem, na ile pytań odpowiedziałam, sprawdzę, tak będę robiła filmik, ale przypuszczam, że na więcej niż 10. Także bardzo mnie to cieszy, zaraz lecę po synka. Jak i zjemy obiadek i może jeszcze coś wam dzisiaj nagram. Także bardzo dziękuję za uwagę. Ja mam nadzieję, że odpowiedziałam na wasze pytania wystarczająco. Także bardzo pogadankowo dzisiaj z wami spędziłam dzień, z czego niezmiernie się cieszę. Pozdrawiam was wszystkich bardzo. Cały czas chcę mówić wszystkie, bo nie mogę, nie dowierzam, że jakikolwiek mężczyzna może to oglądać, ale wiem, że oglądają. Także kochani, pozdrawiam was, ściskam, życzę wam przemiłego jeszcze raz weekendu. No i postaram się jak najszybciej wgrać wam ten filmik i oczywiście kontynuacja Q&A będzie very soon. Stado buziaczków dla was. Bye!